Artyści, wystawcy, muzycy i wszyscy, którym leży na sercu Wałbrzyska Kultura, będą mogli skorzystać z nowego miejsca. Z prywatnej inicjatywy w Śródmieściu powstaje Dom Kultury. Otwarcie już 21 stycznia. Pomysłodawcą jest Rafał Żak, który od 32 lat organizuje imprezy. Z dnia na dzień, 2-3 miesiące temu postanowiłem, że otwieram mój Dom Kultury. Zrobię na legalu to, czym się zajmuję od ponad 32 lat nielegalnie, czyli organizowanie imprez muzycznych, kulturalnych, drum and bassów, techno, koncertów rockowych. No i tak zapadła decyzja, postanowiłem, że na 100% już nie zmienię tego, otwieram swój dom kultury, muszę się zaopiekować kamienicą, która po prostu przez lata, gdy stała pusta, zaczęła niszczeć. Jakie jest założenie i kto będzie mógł się pokazać w nowej przestrzeni? Dać to miejsce w wałbrzyskiej kulturze ludziom, którzy nie mają swojego miejsca, bo wiele instytucji w swoich tam statutach i w chwaleniu się proponuje ludziom młodym i starszym różne rzeczy, sale i tak dalej, ale realnie oni trafiają na ścianę po prostu, na ścianę niechęci, na ścianę kosztów, które muszą ponosić i jedni ludzie mają pieniądze na to, drudzy nie. Ja zapraszam wszystkich do siebie, będzie tu scena, gdzie można będzie przyjść z instrumentami, podłączyć się do miksera, będzie nagłośnienie, będzie można robić muzykę. Pierwszym wydarzeniem w Nowym Domu Kultury będzie Eco and Art Market. Link do wydarzenia znajdziesz na portalu wałbrzych24.com. 21 stycznia na otwarciu postanowiliśmy wraz z nowymi znajomymi, których przyciągnąłem, nie wiem jak, ale chyba telepatycznie po tej decyzji, że coś tu, że będę tu robił Dom Kultury. Postanowiliśmy, że zaczniemy takim jarmarkiem dla różnych rzemieślników, którzy po prostu duszą się w domu ze swoimi artystycznymi czy użytecznymi przedmiotami, które produkują, ze swoją sztuką. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających jarmark? Mamy zgromadzonych około 35 wystawców. Będzie kuchnia, będzie Władek z chatki Władka gotował dwie potrawy, bo na razie tutaj nie ma warunków więcej, więc przyniesie gotowe, po prostu będzie to sprzedawał. Będzie jeszcze mój kolega robił wegetariańskie jedzenie. No i będzie mnóstwo stoisk z różnym rzemiosłem. I wcześniej nie miałem o tym pojęcia, a teraz zobaczyłem, że mnóstwo ludzi robi w domu bardzo ciekawe rzeczy, nie mają się z tym gdzie pokazać, nie mają gdzie tym zahandlować, żeby sobie dorobić na nowe, na swój rozwój dzięki temu. Odkąd zaczęliśmy tutaj po prostu biegać przy tym z przyjaciółmi i organizować tych ludzi, żeby ich tu mieć na otwarcie, to się okazało, że mnóstwo ludzi jest takich w Wałbrzychu i w okolicy i robią piękną sztukę, ciekawe rzeczy. Jesteśmy otwarci na wszystko, na muzykę, na kulturę, na sztukę, na dobrą kuchnię, na warsztaty. Dogaduję cały czas z ludźmi różne warsztaty, będzie mnóstwo artystycznych rzeczy. Oprócz tego młode zespoły zapraszam do prób, bo wiem, że w Wałbrzychu jest kłopot z tym po zlikwidowaniu sal na ulicy Ludowej. Też koszty ogromne są dla młodych ludzi, bo to są kwoty od 1500 do 3 za salę prób. Dom Kultury sukcesywnie będzie się rozwijał. Po otwarciu nie będzie cały czas dostępny. Przed właścicielem jest jeszcze dużo pracy, ale do jesieni miejsce powinno być w pełni gotowe. Miejsce ma być alternatywą dla tych, których nie satysfakcjonuje miejska oferta i dla artystów, którzy nie są promowani przez miasto. Ja myślę, że przejmę wszystkich tych ludzi, ponieważ ja mam 50 lat w tym roku, w tamtym roku, to w tym roku mam 51. Ja widziałem centralne sterowanie i zawiadowanie w ten sposób, że wszystko kumuluje się w jednym miejscu, pod jednym zarządzaniem i pod jednym kierownikiem, ale ja widziałem za mojego życia po prostu, jak to się kończy, po prostu kończy się to upadkiem poprzez centralizację tego i zarządzanie przez osoby, które nie mają o tym pojęcia. Ja imprezy kulturalne robię 32 lata, tylko na razie w nielegalu, a od 21 stycznia w końcu wychodzę z tego undergroundu i,
i na pewno oni będą dla mnie małą konkurencją. Ja tylko będę ograniczony tą powierzchnią, ponieważ mam tylko 300 metrów, ale może w przyszłości, jak zarobię pieniążki, jeszcze w piwnicy jest mnóstwo metrów, także dojdzie jeszcze, może dojść jeszcze 150, 200, może i więcej metrów. W budynku też jest strych, też to są ogromne koszty, żeby to zaadoptować, ale ja wiem, że tym, co tutaj zrobię, to zgromadzimy jakieś pieniążki, a ludzi jest mnóstwo chętnych, którzy chcą pomagać. Mam bardzo duży odzew na internecie. Ludzie się cieszą i to ludzie od 16 roku życia do 80. W każdym wieku chcą coś robić. Nie mają tu w tym mieście dancingu. Z prawdziwego zdarzenia nie ma koncertowni fajnej. To, co robi miasto, to jest pchanie często takich tuzów z pierwszej po prostu półki, na które raz, że mnie nie stać, a dwa, nie interesuje mnie to, bo ja chcę promować ciekawe rzeczy, a niekoniecznie to, co promuje telewizja, czy tam jakiś główny nurt. Raczej będą to artyści offowi, ale na pewno dużo ciekawsi i przede wszystkim nie bujający w obłokach, ani jeśli chodzi o garże, a też o to, co prezentują swoją sztuką.